Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na nową serię The Sims 4 Budowa. Dokładnie, będę budować domy. Mam tutaj pomysły różne na to, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to po prostu będę budować i to komentować. Ale myślę, że będę robić też coś takiego, że może przyspieszę. No zobaczymy jak to wyjdzie i dzisiaj buduję domek dla lalek. Może dziwny pomysł, ale jakoś mnie tak naszło, żeby coś takiego zrobić. Lubię sobie pobudować czasami, także może być ciekawie. Zaczynam od prostego prostokątu, a później na kwadraty dzielę. Mam nadzieję, że to jest w miarę równe. I tutaj po bokach takie chcę dać odchylone ściany. Zaraz zobaczycie, o co w tym będzie chodzić. Coś chyba krzywo. Albo i dobrze. Dobra, niech zostanie tak. Lecimy teraz na górę i na górze robimy kolejne pięterko. I boczne ściany, i z drugiej strony również. I lecimy teraz z daszkiem. Oj, za daleko wyleciałam, ale to nic, zaraz to poprawię. No, wysoko wyszło. Tak, tutaj jest jedno za dużo. Trzeba się cofnąć i zniżamy. Okej, o to mi chodziło, więc mamy tutaj podstawy. Jeszcze zmienimy sobie kolor dachu, nie wiem, na jakiś czerwony. Albo taki. O, jest różowy, super, choć to na rusz tu nie wygląda, ale niech będzie, dokładnie. Skoro buduję domek dla lalek, to chciałabym, żeby to było w jakimś kolorze różowym. Zaraz poszukam jakiegoś czegoś ładnego tutaj, żeby mi pasowało. Przejdę może w drugą stronę, żeby widzieć jak to wygląda. Okej, chyba taki może być. Zmieniłam sobie na popołudnie, bo wtedy ładniej mi widać ścianki. Okej, więc pomaluję sobie rzeczy, a zanim pomaluję, to jeszcze powinnam usunąć ścianę, tak? Bo tutaj jej nie chcemy, bo domek dla lalek musi być przejrzysty, jak to się mówi. O, super. I na górze jeszcze zapomniałam o jednej ścianie, tutaj wzdłuż, więc już to robię. Proszę bardzo, coś takiego. I miałam teraz pomalować te ścianki na ten kolor różowy, więc niech będzie i tak. Pięknie, pięknie, pięknie. Wszystko w środku różowe ma być, a jak i na zewnątrz. No i mamy podstawę naszego domku. Zacznę od kuchni, więc wybiorę tutaj blaty, może coś takiego. Lodówka i kuchenka. Super. Może zrobię jeszcze jakiś okap. Niech sobie wisi. Zlewik całkiem ładnie wygląda. No i tu może zrobimy taki właśnie blacik z krzesełkami do siedzenia. Obok planuję jadalnię, ale tutaj też coś takiego może się pojawić. Będzie tutaj pasować to idealnie, myślę. Krzesełeczka. Myślę, że wystarczą teraz, może jeszcze jakieś szafki na górę polecimy z nimi, bo tu też by się coś takiego przydało. Tutaj taka narożna fajnie powstanie, taka wersja na bogato, ale wiecie, domek dla lalek to sobie można pozwolić. Dobrze, więc tutaj mamy to zrobione. Co tu w kuchni jeszcze by nam się przydało? Myślę, że przydałoby nam się jakieś ozdoby, więc już się tym zajmiemy. Przybory kuchenne, proszę bardzo. Te takie garnuszki, może właśnie nad tym blatem będzie to całkiem fajnie wyglądać. Misa z owocami gdzieś tu. Okej, więc chyba z tych kuchennych rzeczy to tyle. Damy tutaj jeszcze schody. Schody jakieś jasne, zwyczajne, niech sobie będą. Proszę bardzo, jakaś barierka może. I pięknie. Zapomniałam o oknach, a okna to chyba jedna z ważniejszych rzeczy. Że zrobimy takie na całe. O, super. Może damy dwa okienka. Niech będzie i tak. Do tej kuchni myślę jeszcze wrócimy, ale zajmiemy się teraz jadalnią. Zanim zajmiemy się stołem, to zróbmy może jakiś taki barek. O, super. Tutaj będzie akurat ładnie pasował. I teraz stół. Stół największy, jaki może być, byśmy chcieli. W jakimś jasnym kolorku. I zrobimy może tak dwa obok siebie, żeby to całkiem ładnie wyglądało. I zrobię to na alcie, żeby tak ładnie, równiutko ustawić. A, jest w miarę. I krzesła takie właśnie, też w takim stylu troszeczkę starodawnym, ale takim eleganckim. Różowe, jak żeby inaczej. I z każdej strony krzesełka. Dobrze, mamy zrobione. Może jakieś zasłony. Myślę, że te będą tutaj idealnie pasować i zrobimy je przy każdym oknie. Pokusiłabym się tutaj też o jakieś regały. Zaraz sprawdzimy, który tutaj najbardziej będzie nam odpowiadał. Ten jest chyba za bardzo nowoczesny, ale o ten będzie chyba idealny. I zrobimy je dwa obok siebie. Chciałabym zmieścić tu jeszcze pianinko. Nie wiem, czy mi się uda. Najwyżej przesunę te krzesełka w drugą stronę. Aha, no i jakieś wejście. Zapomniałam o drzwiach przecież. Myślę, że zrobimy tutaj takie łuki. To będzie najlepiej pasować.
tylko te przeszkadzają mi po prostu te schody, ale tutaj jak najbardziej ok. Stół jednak przestawiam i tu robimy pianinko. Tak, zdecydowanie potrzeba na nie dużo miejsca, ale może w jakimś jaśniejszym kolorku. Przejdźmy może więc na górę do sypialni. Tutaj sobie poszalejemy na pewno. A w dalszym ciągu zajmiemy się jakąś dekoracją tamtych wcześniejszych pokoi. Łóżka nie wyobrażam sobie innego niż te, po prostu cudo, cudo. Aha, okienka jeszcze, no to z dołu sobie je skopiujemy calutkie. I zasłony również. Teraz jakieś szafeczki by się przydały. Super. Idealnie, idealnie. Tak jak chciałam. Komoda. I może jeszcze taki... Jeszcze taka wysoka gdzieś się przyda. Może tu postawimy ją. Lusterko oczywiście. Bogato zdobione, jak żeby inaczej. Może takie stojące też się nam przyda. O, również będzie idealnie pasować. Fotelik. Na pewno przyda nam się też jakiś ładny obraz na ścianę. Najlepiej duży. O, ten będzie tu słodko wyglądał. Niech sobie wisi. Albo tu, w tym miejscu. O, to by tu idealnie pasowało, ale się nie mieści nawet na alcie nigdzie. No cóż, może zrobimy to po prostu gdzieś dalej, nie wiem, w jadalni. Zapomniałabym o przejściu, czyli o naszych łukach. O, super. Ładne lampki, również w takim starym stylu. Świetnie. Może też jakaś stojąca by się przydała. Albo może być też taki kinkiet. Przy tej toaletce będzie fajnie wyglądało z dwóch stron. Dobra, mam tu coś tak w starym stylu. Gdzie by to ustawić? Tu przy oknie niech stoi. Ślicznie. Myślę, że tu również możemy zrobić jakiś kącik wypoczynkowy, może jakieś jeszcze dywaniki tu gdzieś dla uzupełnienia dać. O, tu pod łóżkiem będzie idealnie pasował ten jasny. Tylko może jeszcze troszeczkę to przesuniemy. Super. Tu przy tych schodkach chciałabym dać jeszcze barierkę. I z tej strony właśnie tu możemy poszaleć z jakimiś, nie wiem, półkami, czy może z jakimiś fotelami, zaraz zobaczymy, kanapami. Przejdźmy dalej tutaj w stronę może takiej łazieneczki, tylko to może tak pomyślałam, żeby troszeczkę jeszcze ogrodzić z jednej strony ścianą. Super, i kolor różowy oczywiście na ścianę też musi być. Tutaj jak mamy ogrodzone ładnie, to możemy tutaj uzupełnić o jakieś wannę, na przykład ta, o, super różowa, świetnie. Wszystko nam tutaj teraz będzie ładnie pasować. I jakąś toaletę prościutką, mały zwyczajny kibelek i tu sobie poszalejemy z jakimiś blatami. Może tutaj też tak podobnie jak w kuchni umieścimy je na całej długości. Może nie za daleko, ale tak będzie chyba wystarczało. Jakieś lusterko, chyba że te okno przeniesiemy w drugą stronę, to też może być dobry pomysł. O, tu weźmiemy te okno, o, to będzie idealnie. Więc zrobimy dwie umywalki, jedna i druga. Oczywiście dwa lusterka, może teraz coś w tym stylu. I tutaj myślę, że możemy pobawić się z różnymi gadżetami, żeby tu coś położyć, postawić, jakieś świece. Symetrycznie. Tu możemy powiesić też takie półeczki. Myślę, że jak na prawdziwe księżniczki przystało, powinny nam się tu przydać różnego rodzaju duperelki, więc będziemy ich szukać. O, tutaj elegancki zestaw perfum, taca, świetnie, damskie perfumy. Widzę tutaj teraz fajnych parę gadżetów, które nam się do kuchni przydadzą, więc na chwilę tutaj wrócimy. Ciasteczka, to będzie zdecydowanie ładniej pasowało niż to, co było wcześniej. No to chyba tyle, na górę wracamy z powrotem. Poskładane ubrania możemy tutaj położyć, czemu nie? I widziałam też dozownik do mydła, też będzie myślę spoko pasował tutaj. Jeszcze tutaj czymś się pobawimy, tu jeszcze coś umieścimy myślę. Kosz łazienkowy, idealnie. Oj, tylko się nigdzie nie chce zmieścić tutaj. Zaraz coś pomyślimy. O, super. Pasuje, więc te mydełko musimy jakoś przesunąć. Gdzieś tu. I ubranka. Schowałam. Nie, poleciały na zewnątrz. Ale to nic. Ubranka mogą być tutaj. Trochę tak na bas grane, nakićkane, ale księżniczki mogą. Powiesimy może jeszcze jakieś lampki, żeby tutaj było klimatycznie i będzie idealnie dwa razy. O, może te ręczniki złożone zamiast tych ubrań będą lepiej wyglądać, zdecydowanie. Ręczniczek powiesimy. Zmieniłam jednak kolor, żeby był różowy. Tutaj papier zwykły, niech będzie. Nawet kibelek nam pasuje, taki zdobiony. Tu jakaś szafeczkę też możemy sobie powiesić, postawić kosz z praniem również. I taki zwykły kosz w rogu też nam myślę się przyda. O, to by lepiej pasowało. No niech będzie tutaj. Albo tu z tej strony. O, idealnie.
Zobaczcie, taki ręczniczek będzie sobie tutaj wisiał w królewskim stylu. Tutaj myślę, zrobimy miejsce z jakąś biblioteczką za łazienką. Tutaj nie brakuje, to na pewno sobie tu możemy coś postawić, może w tym stylu. Dobrze, zrobimy może jeszcze jakiś kącik, tutaj nie wiem, może szachy. A, zapomniałam o zasłonie jednej z tej strony. Tutaj mogę powiesić obraz, bo mamy dosyć sporo miejsca, więc będzie on tutaj pasował, ten duży. O, super, może w jakiejś jasnej ramie. Możemy zrobić tutaj też taki parawanik, bo może ten będzie tu lepiej pasował. Nie, chyba ten. Naprawdę mi się to podoba. No i te szachy, o których tutaj myślę cały czas. Postawimy może jeszcze jakąś lampę w tym miejscu. Widzicie, tam sobie w łazience poszalałam, ale tutaj na toaletce nic nie postawiłam, więc może sobie skopiuję jakieś perfumy. Tak, i wymyśliłam, że przy tych schodach zrobię biureczko. No idealnie, idealnie. Jestem zachwycona. Jasne krzesełko. No i można tutaj też lampkę postawić. Może w takim kształcie. Zajmiemy się w łazience podłogą i może jakimiś dywanikami, może coś nam tutaj będzie pasować. Tutaj jeden z tej strony i drugi tutaj również, myślę, że możemy go powtórzyć. O, taki. Tu przy wannie też położyłam jeden różowy i teraz w tym momencie kafelki na podłogę, rzecz jasna. No i takie przesłodzone pomieszczenie, naprawdę myślę, że bardzo fajnie wyszło. No i jeszcze musimy pomyśleć nad podłogą w całym domu. Może zrobimy jasne drewno. Albo coś innego jednak. Dywan by wyglądał najlepiej. I to różowy. Otóż to, ale to chyba jest za bardzo wzorzyste, więc zróbmy tą standardową. O, super. Na dole również to samo. I teraz może zajmijmy się jakimiś pierdółkami typu roślinki, dekoracje i takie inne rzeczy. O, sztaluga się też przyda gdzieś. Nie wiem, czy tu w sypialni. Może na dole. Tam jest taki kącik właśnie jakby artystyczny. Więc możemy zrobić ją gdzieś tutaj. Ale chciałam jednak tą górę jeszcze ogarnąć. Czyli coś na ścianę. Obraz z mapą nad biurkiem, też świetny pomysł. Tu by nam się coś przydało, coś większego. Może coś takiego, co myślicie? Całkiem ciekawie. Tutaj mamy coś związanego z pianinem, więc naprawdę jest to idealny wybór akurat do tego pomieszczenia. Widzicie tutaj klawisze. Troszeczkę w inną stronę. O, poszukamy może jakiś roślinek. Tutaj przy oknie jedna rozweseli te pomieszczenie. Tutaj myślę, że chyba jeżeli chodzi o sypialnię, to jest skończona, bo nic tutaj jakby nie mam zamiaru dodawać, bo wszystko mi się podoba, taki efekt, jaki tutaj osiągnęłam. W łazience również wszystko jest ok. Wejdźmy na dół, bo z tej jadalni nie jestem jeszcze zadowolona, więc tutaj bym coś dodała. Również tutaj jest obraz pianisty, więc może obok powiesimy zamiast tego portretu. Zegar na ścianę może, tu będzie fajnie wyglądał. O, taki duży stojący, idealnie, o! I w tym stylu, który tutaj będzie nam pasował również. Super, przy oknie. Kominek chciałam, no właśnie, kominek. O, i ten bar może być za oknami, wtedy będzie super wszystko. Czyli krzesełeczka przestawimy gdzieś, tak? I damy tutaj kominek, który po prostu będzie idealnie ocieplał te pomieszczenie. I na tym kominku również, myślę, możemy coś postawić. O, super. Książki też niech stoją sobie. Tutaj coś na ścianę mieliśmy dać, zaraz pomyślę. Taki obraz ze słonecznikami. Tu wszystko ładnie i tu jeszcze coś z tej strony. O, takie naklejki. Może gdzieś tu ją weźmiemy. A, tak jakoś mi przypasowało to. I tu weźmiemy wielki obraz, którym się kojarzy z diabeł, ubiera się u Prady. Nie wiem, może tutaj średnio pasuje, ale jakoś tak widzę go w tym wnętrzu. I tutaj na tych bocznych ścianach chciałam właśnie umieścić okienka. Może po dwa. I z drugiej strony to samo. No i oczywiście na górze jeszcze okienka, zapomniałabym. Okej, więc tak wygląda mój skończony domek. Oczywiście ten dom mogę udostępnić w galerii pod nazwą Domek dla Lalek, a mnie możecie szukać, tak jak się nazywam tutaj na tym kanale, Gram Paula. Jak widzicie, tutaj sobie zapisuję Dom dla Lalek, jego wartość to 103 tysiące simoleonów. Ładnie wygląda na tych zdjęciach, naprawdę. No i udostępniamy w galerii. Pokażę Wam jeszcze pokrótce te pomieszczenia, jak one wyglądają i będziemy kończyć powoli.
Więc jeśli chodzi tutaj o jadalnię, to może nie przeszalałam z tą stroną, bo szczerze nie wiedziałam, co tutaj umieścić, ale może być tak pusto, to nic nie szkodzi. Kuchnia mi się bardzo podoba. Jak widzicie, ten dom jest cały urządzony w takim troszeczkę starym stylu, no ale jeżeli chodzi o dom dla lalek, to jak najbardziej nie przeszkadza. Tu jakieś owoce, tu ciasteczka, tu jakiś dzbanuszek, tego, śmego. Obraz, ładne zasłony, ładnie pasują. Schody. I z drugiej strony mamy tutaj, proszę bardzo, jakieś kredensy, pianinko, tutaj obrazy z pianinem związane, stół na bogato, bar, kominek, na którym mi bardzo zależało, no i góra, chyba przede wszystkim moja ukochana łazienka, która naprawdę ładnie się prezentuje. Spójrzcie na to, zobacz, oj, nie chcę tego przesyłać. Naprawdę bardzo różowo, bardzo przesłodzono, bardzo cukierkowo, ale mogę sobie w tym momencie na to pozwolić, bo to jest przecież dom dla lalek. Tutaj ładne biureczko z kwiatuszkiem, łóżko, dywanik, toaletka, no... Czego chcieć więcej? Czego mogą chcieć więcej prawdziwe księżniczki? Ja tymczasem Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria nowa, budowa Wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać. No i na pewno będę częściej robiła takie odcinki. I dajcie mi znać, co chcielibyście zobaczyć, jak buduję. Może jakiś sklep, może jakiś dom. Dajcie znać w komentarzu. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!